Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, chciałem tutaj w Szczecinku poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, postulat, który głosimy od 3 lat jako Twój ruch, postulat likwidacji Straży Miejskiej z powodów, które są w tym mieście oczywiste, ale chcę powiedzieć, że w ciągu tych 3 lat przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów pod wnioskami o likwidację Straży Miejskiej w 22 miastach w Polsce i zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Za każdym razem jednak, kiedy te wnioski już zostały złożone na sesję odpowiednich rad, zawsze te rady głosowały przeciwko tym wnioskom, utrzymując rady miasta. Choć są przykłady miast w Polsce, gdzie nie ma straży miejskiej i przestępczość czy wykroczenia nie są tam na innym, wyższym statystycznie poziomie niż w tych miastach, w którym straż miejska jest. My domagamy się likwidacji straży miejskiej w wielu miastach w Polsce, dlatego że uważamy, że straż miejska jest głównie źródłem opresji wobec obywateli. 70, 80, a nawet 90% czynności, dochodów, które generuje Straż Miejska, związana jest z wlepianiem mandatów za złe parkowanie i tego typu wykroczenia. W związku z tym obywatele mają bardziej poczucie właśnie zagrożenia, opresji i dokuczania im w codziennym życiu, a nie pomocy ze strony Straży Miejskiej, co było główną intencją powoływania Straży Miejskich w różnych miastach w Polsce. Ponieważ tak konserwatywnie zachowują się rady miast czy gmin w wielu miejscach, że nie przyjmują tych wniosków obywatelskich, myśmy także złożyli wiele, wiele miesięcy temu, dużo przed tym incydentem tu w Szczecinku, złożyliśmy wniosek o zmianę ustawy o Straży Miejskiej i zaproponowaliśmy pozbawienie Straży Miejskiej uprawnień do wydawania mandatów za wykroczenia drogowe. Niech się zajmują wszystkimi innymi czynnościami, ale nie tymi. No, ta ustawa tkwi w Sejmie w jednej z komisji. Mam nadzieję, że w ramach tych 100 dni współpracy rządu Ewy Kopacz z opozycją, które pani premier zaproponowała, dojdzie do głosowania nad tą ustawą i te kompetencje Straży Miejskiej zostaną tak zmienione, żeby ona się zajmowała pomocą ludziom, a nie tylko właśnie łapaniem na często takich wymuszonych i sztucznych, w sztucznych okolicznościach wymuszaniem tych mandatów. A drugi powód wiąże się również z innym naszym postulatem, który od dawna propagujemy, też od kilku lat, a który jest bardzo aktualny tu w Szczecinku. Dotyczy tego limitu 2 kadencji w przypadku burmistrzów, prezydentów i wójtów miast. Dlaczego to jest tu aktualne? No bo decyzja burmistrza, którego wielki billboard widzimy naprzeciwko naszej konferencji, decyzja burmistrza o tym, żeby nie pociągnąć do odpowiedzialności szefa Straży Miejskiej, który brał udział w tym incydencie, no jest typowym takim czarno na białym dowodem na istnienie klik samorządowych. Tu się nie liczy właśnie to, czy ktoś postępuje uczciwie, czy nieuczciwie, czy przekroczył uprawnienia, czy nie przekroczył. Jest z jednej grupy, z jednej kliki i się go broni, bez względu na interes mieszkańców. I dlatego trzeba co pewien czas dokonywać, dokonujemy co 2 kadencje, żeby właśnie te kliki się rozpadały, żeby była możliwość. Jak wiemy z wielu miast, władza raz zdobyta w różnych miastach bardzo mocno może przy pomocy różnych środków, często finansowych, dbać o to, żeby właśnie nie pojawiła się konkurencja i nie ma konkurencji. Są przypadki wójtów czy burmistrzów, którzy 20 lat pełnią tę samą funkcję. Nikt mi nie powie, że w tych miastach nie ma lepszych kandydatów. Oni się nie pojawiają, ponieważ się nie mogą pojawić, bo władza, którą ma w takich mniejszych zwłaszcza miasteczkach burmistrz, wójt czy większych prezydent, jest po prostu władzą bardzo silną i łatwo jest zniechęcić ludzi do konkurowania. Dlatego właśnie rozwiązania ustawowe, które na jedną kadencję przerywają taką władzę i po przerwie, jeśli mieszkańcy uznają, że ten nowo wybrany burmistrz, wójt czy prezydent się nie nadaje, no to wrócą do poprzedniego kandydata, ale będzie jakaś szansa na wymianę, na demokrację, na rozbicie klik. I ponieważ myśmy oba te postulaty, zarówno likwidacji Straży Miejskiej, jak i dwukadencyjności zgłosili wiele lat temu i przez wiele lat pracowaliśmy nad tymi zagadnieniami, w Sejmie 2-krotnie składaliśmy ustawę o ograniczeniu, o limicie kadencji. 2 razy Koalicja Platformy i PSL-u odrzucała tę ustawę. Nic dziwnego, bo bardzo wielu ludzi właśnie z Platformy i z PSL-u pełni te funkcje samorządowe od lat. No to po raz 3 złożyliśmy teraz w ramach tych 100 dni współpracy z rządem Ewy Kopacz. I zarówno
pierwsza ustawa, ta ograniczająca kompetencje Straży Miejskiej, jak i druga, ograniczająca liczbę kadencji, może być w ramach tych 100 dni współpracy z rządem przez opozycję załatwiona. Liczę, że tak się stanie. Ponieważ my nie wystawiliśmy tu kandydata, to ja tu z czystym sumieniem do Państwa przyjechałem, bo nikt nie może mi zarzucić, że wykorzystuję to nieszczęście czy tę tragedię do promowania własnych kandydatów, bo my ich w Szczecinku nie mamy. Występujemy tutaj pro publico bono właśnie po to, żeby te rozwiązania miały charakter systemowy, dotyczyły wielu miast w Polsce, a nie tylko właśnie samego Szczecinka. To jest tyle, jeśli chodzi o moje oświadczenie. Jeśli Państwo macie jakieś pytania w tych czy w innych kwestiach, bardzo proszę.